Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Dzisiaj mam dla Was również wyjątkowego gościa, Agnieszka Aprijas. Cześć Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszka, która jest współzałożycielką projektów na 100. Tak, mam tę przyjemność, że uczestniczę w tym projekcie założonym przez naszą brązową menadżer Kasię Petrys. Jest to projekt biznesowy, kiedyś był tylko dla kobiet, w tej chwili już jest i dla kobiet, i dla mężczyzn, kto chce rozwijać się czy biznesowo, czy też zadbać o swoje zdrowie. No i właśnie, tutaj jak gdyby mieliśmy dosłownie krótką chwilę, żeby zamienić przed nagraniem, tak? Wiem na przykład, że Twoja historia wygląda tak, że z projektem na 100 związała się właśnie z powodów zdrowotnych. Tak, dosłownie. Ja choruję na IBS, na drażliwe jelito niestety od bardzo wielu lat. I no, mój mąż gdzieś tam usłyszał hasło probiotyk, LR. Ktoś zaprosił nas na spotkanie i w ten sposób zapoznałam się z produktami tej firmy, które okazały się, że świetnie mi pomagają. Ale też po jakimś czasie został mi przedstawiony projekt biznesowy, tak. No postanowiłam się w to zaangażować, bo to przyjemne, lekkie, babskie, bardzo, bardzo przyjemna, fajna społeczność, wspieramy się nawzajem. Mhm. No ale też w Twoim przypadku to jest tak naprawdę pomaganie też innym osób, które mogą mieć dokładnie takie same schorzenia jak u Ciebie, tak? Tak, tak, dlatego że z wiedzą na temat, może nie tyle na temat samej choroby, ale co odżywiania się, leków, rzeczywiście jest to problem. Ponieważ no, niejednokrotnie spotkałam się z tym, że nie proponowano mi jakiejś szczególnej diety, nie mówiono mi co mogę, czego nie mogę i tak dalej. To cały czas były doświadczenia moje przez wiele lat, czy też słuchałam doświadczeń innych ludzi. I postanowiłam jakoś tak może zebrać jakąś swoją wiedzę, ale też dziewczyny, społeczność taką jakąś stworzyć, która by nawzajem się wspierała. Także ja na przykład chętnie odpisuję, piszą do mnie dziewczyny, odpisuję, przekazuję przepisy różne, to co można jeść, czego nie można jeść, co mnie pomagało, a co powodowało, że no, to moje cierpienie się zwiększało. Mm-hmm. Ale to jest fajne, to jest fajne to co mówisz, że jak gdyby ktoś, kto ty trafiłaś akurat przez projekty na 100, dostałaś tą swoją, mówiąc proste, receptę na to życie, żeby nie cierpieć. A z kolei teraz jak gdyby do tego stopnia jak gdyby się zaangażowałeś, że teraz chcesz to szerzyć dalej, żeby inne osoby również jak gdyby mogły z tego skorzystać. Bo tutaj z tego co wiem, to jak gdyby wspominałeś, że głównie to robisz za pomocą portalów społecznościowych, tak? Tak, tak. W projekcie w ogóle zajmowałam się z pewnymi produktami, które bardzo mi pomogły, z kuracją zdrowotną. Mhm. Natomiast on nie istnieje tylko to, jeszcze istnieją właśnie inne rzeczy typu dieta, typu inne jakieś tam leki, które jakoś tę wiedzę próbuję właśnie zgromadzić i no i niech inni z tego korzystają. Super, super. Ale wiążesz też z tym, jak gdyby za pomocą właśnie takich instrumentów, jak Tobie pomogły, to też budujesz sobie biznes, który, mówiąc wprost, jest drugą nogą tak zwaną biznesową, tak? Drugą nogą dochodową. Tak, jest to dość taka przyjemna rzecz. Jest to po prostu sposób spędzania czasu z ludźmi, poznawania ich, przedstawiania zdrowego sposobu życia, właśnie tej kuracji zdrowotnej. Także no, biznes połączony z jakąś taką pasją, z poznawaniem innych osób, teraz chociażby w czasach właśnie pandemii. Mhm. No jest to fajny sposób spotykania się na Zoomie. Czyli robisz to, co lubisz? Tak, to jest bardzo fajne, bardzo to lubię i na pewno jest to przyjemne, kiedy człowiek po pracy jeszcze może coś zrobić takiego dla siebie. Chciałbym przejść do jeszcze jednego tematu, zanim poruszymy właśnie te tematy pandemii i lockdownu, ponieważ jeszcze jak gdyby pojawia się też w trakcie tego wszystkiego pasja, którą jak gdyby w sobie odkryłaś, czyli fotografia. Tak, to jest związane z projektami tak naprawdę, bo nie miałam wcześniej takiej potrzeby, no ale będąc w projektach musiałam zainteresować się social mediami, czyli Facebook, Instagram. No więc też trzeba było coś tam wstawiać, najlepiej swoje zdjęcia. No i faktycznie zauważyłam, wzięłam kiedyś aparat do ręki, okazało się, że w ogóle ustawianie kompozycji, robienie zdjęć bardzo mnie bawi i to jest taka fajna alternatywa na to, co się dzieje dookoła. Jest po prostu coś przyjemnego. Lubię to, mam zajęcie i nie odczuwam jakiegoś większego zamknięcia. No
jest to takie przyjemne. Można po prostu dobrze spożytkować czas, nawet jak się jest jakoś tam zamkniętym, nawet jak na zewnątrz trochę się tak wali. To jeśli znajdzie się jakąś pasję, czy coś, co chce się nadrobić, kiedy normalnie nie mamy czasu, no jest to bardzo takie pozytywne dla super. Mnie. A jeśli chodzi, jeśli chodzi o te projekty na 100, to też w tych projektach tam odczuwalna jest ta pandemia, czy tutaj jak gdyby widać, że nie wiem, ciężej się pracuje, chociaż tam dużo z social mediami pracujesz, tak? Więc ten więc, tak, ale to znaczy jest, mimo wszystko. Odczuwa się na pewno, bo w pewnym momencie no, był koniec, prawda, lockdown i koniec ze spotkaniami. Jednak to jest taki biznes, kiedy no, dużo zależy od spotkań, a lepiej jest spotkanie człowiek-człowiek, prawda, a nie tak. Człowiek-komputer. Ale też można było przejść dość płynnie właśnie na online. Na pewno lepsze są spotkania tak międzyludzkie, ale jakoś tak no, udało się też jakoś to przetrwać. Tutaj no, te projekty jednak łączą się bardzo ze zdrowiem, z odpornością. No a wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc ta odporność jest bardzo ważna. Nie tylko w teraz, ale ogólnie, prawda, w każdym, no, teraz szczególnie. Jasne. No a tutaj tak zapytam też, jeśli chodzi o, bo w biznesie na 100, w projektach na 100 są też przedsiębiorcy, którzy prowadzą też inne biznesy, więc tutaj dało się odczuć, że oni też wcześniej działali nie mocniej, ale jednak pandemia przytłumiła to ich działanie? To znaczy na pewno jest to dla nich jakaś alternatywa, jak z niektórymi osobami rozmawiałam, rzeczywiście mieli swoje sklepy. No, było trudniej i na pewno to zainteresowanie teraz przez pandemię się zwiększyło. Na pewno pomogło to w jakiejś tam decyzji. Jedno jak gdyby z pytań, które tutaj zadaję, to jest bardzo niewygodne pytanie i mówiąc przez pewnie nikt na nie odpowiedzi, ale każdy się stara. To jest właśnie to, co można by doradzić tym przedsiębiorcom, żeby oni mogli w jakiś sposób funkcjonować, tak? Więc co według Ciebie powinien teraz przedsiębiorca robić, który ma ciężej, no żeby jak gdyby w jakiś sposób funkcjonować? To bardzo trudne pytanie. Najlepiej zgłosić się do nas do projektu. Właśnie, czyli dywersyfikować gdzieś swoje działania. Tak, myślę, że zawsze warto mieć alternatywę. Okej. Okay. No i właśnie tą taką miłą puentą, że tak powiem, właśnie zawsze warto mieć alternatywę. Zakończę tą rozmowę. Także dziękuję Ci bardzo, Agnieszka, za to spotkanie. To jeszcze oczywiście nie koniec naszego spotkania, tylko koniec tej takiej rozmowy właśnie na takie poważne tematy. Zwrócę się tylko do naszych widzów, że właśnie jeśli macie jakiekolwiek pytania do Agnieszki, to po prostu piszcie w komentarzach i na pewno Agnieszka odpowie. Bo ja bym chciał przejść, oczywiście, żebym się dowiedział czegoś jeszcze więcej o Tobie prywatnie. Mam tutaj przygotowane kilka pytań. Zasada taka, że Ty losujesz, ja czytam, proszę Cię bardzo. Dobrze. Dobra, mamy pytanie, mamy. Nie wiem jak to jest, ale większość pytań tu jest trafionych, mówiąc wprost, więc zobaczymy. No zobaczymy. O, myślę, że jak to się mnie pytanie jest bardzo dobre, bo widzieliśmy tutaj pasji, trochę jak gdyby takich działań, które są no, nietypowe. To kto jest dla Ciebie autorytetem? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, okej, okay. Czyli wiara. Tak. Wiara, okej. Okay. Czyli idziesz przez życie jak gdyby z misją Jezusa Chrystusa. Idę sama. Nie idziesz sam. Super, no to myślę, że nie będę zadawał pytań dodatkowych, bo myślę, że każdy wie, kim jest Jezus Chrystus i każdy wie, czym się taka droga charakteryzuje, więc myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź. Agnieszko, tak na koniec, żebyśmy jak gdyby mieli cały czas tą miłą atmosferę, taką jaka była przez całą rozmowę, więc zakończymy również miło życzeniami. Tylko nie moimi do Ciebie, tylko Twoimi do siebie. Czego byś sobie życzyła? Czego bym sobie życzyła? Dużo miłości w życiu. Nie narzekam, ale może być jeszcze więcej. Jasne. No to w takim razie tego Ci życzymy. Ja jako Bartek, my jako Stamper życzymy Ci dużo, dużo miłości. Nawzajem. Dziękuję. Miłość nas otacza, to jest... Życie jest inne. No od razu widać, jak to się mówi. Optymistyczne działanie we wszystkim. W biznesie, w pracy zawodowej i jeszcze w pasji. Dziękuję Ci jeszcze raz, że byłaś dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na kolejny, w którym pokażę kolejną ciekawą historię. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.